Dzień dobry, rozpoczynamy nową wycieczkę. Rozpoczynamy bardzo wesoło, w Szczyrku Biłej. Na razie mam dwie pomyłki, a dopiero zrobiłem 10 kroków, także średnia jest dobra. Otóż, wysiadłem za wcześnie, a zapłaciłem, żeby dojechać do końca, do pętli w Biłej. To jest number one. Number two jest taki, że baterie mi się rozładowały w aparacie. I to zaraz po naładowaniu. Także będzie fajnie. Szlak żółty, kierunek, przełęcz, Karkoszczonka, na razie. Tego nie będzie widać, takich rzeczy nigdy nie widać. Bardzo, bardzo strome podejście na Karkoszczonkę. Asfaltowe, ale wystarczy, żeby mieć dość. Na początek, na start. A tutaj pod nami coś płynie. Proszę bardzo. Woda, tego się spodziewałem. Teraz widać, zawsze mówię, że prawdziwy początek wycieczki to nie jest wstanie rano, ani wejście do pociągu nawet, ani nawet wyjście z autobusu. Prawdziwy początek to są pierwsze poty i ostatnie oddechy. No to próbujemy. Tutaj będzie teraz dygresja, uwaga, dygresja. Przed nami jest znak. Za wyjątkiem podjazdów, Matko Tereso, za wyjątkiem pojazdów administracji lasów państwowych. Widać? Widać. I tutaj kiedyś właśnie te lasy państwowe, na mój list, na moją interpelację, dlaczegoż tutaj jeżdżą betoniary, wywroty i inne tam pojazdy, odpisały, że to jest normalna droga. Nic dodać, nic ująć. Zbliżam się do przełęczy Karkoszczonka. Jeszcze może parę słów wyjaśnienia a propos tego, o czym mówiłem przed chwilą. Otóż tutaj niedaleko powstał ośrodek narciarski, bardzo duży. I w trakcie jego budowy oczywiście musiały dojechać jakoś samochody z materiałem. Dojeżdżały tędy, szlakiem turystycznym. Więc napisałem do PTTK, do Lasów Państwowych i do władz Szczyrku. I właśnie ta odpowiedź, którą zacytowałem, była stamtąd. Schronisko chata wuja Toma na przełęczy Karkoszczące. Nie wiem dlaczego zawsze kojarzącej mi się z... Nie z kaszanką, z tym drugim. Z karkówką właśnie. A może powinienem coś zjeść. A tam jest szlak żółty. I teraz dla odmiany będę schodził. Schodził na dół. O! Aparat mi zdechł, proszę Państwa. Baterie mi zdechły. Jest koszmar. Aktualizacja danych. Aparat ruszył. Nie wiem dlaczego. Po prostu włożyłem baterię po raz trzeci. Być może dopiero po raz trzeci właściwie, ale nie sądzę, żeby było ze mną aż tak źle. A tak wygląda zejście. Fajnie jest sobie powiedzieć, że już w pierwszej godzinie wycieczki schodzimy, ale to właśnie jest minus. Z przełęczy Karkoszczonka idę do Brennej. Przez Brenną będę szedł asfaltem zupełnie po miejsku, a potem zacznę podejście od nowa. Prawie że na Kotarz, ale nie do końca. Na Halę Jaworową. Hala Jaworowa to jest podobno jedno z najpiękniejszych miejsc w Beskidzie Śląskim, w którym jeszcze nie byłem. A ponieważ byłem na szlakach dojściowych, tych zwyczajnych, tutaj na przykład za moimi plecami czerwony, no to postanowiłem podejść nietypowo. Dlaczego tak? Dlatego, że do Brennej trudno jest dojechać komunikacją miejską, nie ma też stacji kolejowej, więc jedyne wyjście, jakie przyszło mi do głowy, to właśnie przejście ze Szczyrku przez Karkoszczonkę, tak jak teraz idę, do Brennej, przejście asfaltem i podejście szlakiem niebieskim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie zdobyłem Karkoszczonkę bez strat w ludziach i schodzę też znośnie jak na razie. Może będzie dobrze. Zobaczymy. Jaki jest ten szlak żółty? Od strony Szczyrku do przełęczy męczący, ale asfaltowy, a dokładnie wyłożony czymś, co ja nazywam krakersami, takimi płytami betonowymi. No a tutaj do Brennej męczący, trudny. I nic na nim nie widać, więc tak jak ktoś nie musi, to nie powinien. No proszę, przede mną asfalt. Czyli początek, czyli koniec, czyli nie wiadomo co, ale w każdym razie już łatwiej. Najgorsze za mną, jeśli chodzi o pierwszy etap tej wycieczki. To może dygresja numer 2, albo 3, albo 5, jak to tam wyjdzie w montażu. Jechałem w pociągu z taką grupką młodych ludzi, pod wpływem, i oni wygłosili taką oto teorię. Mianowicie, że picie ma jeden minus, ponieważ kiedyś wreszcie przychodzi czas, kiedy człowiek trzeźwieje. Ale ma też jeden plus, bo kiedy trzeźwieje, to znowu może się napić. Normalnie powaliło mnie to na opadki. Teraz trochę poważniej. Jak widać pod nogami i przed kamerą
idę po asfalcie, a więc połowa zejścia z Karkoszczonki do Brennej to już asfalt. To jest podobno najkrótsze i najstarsze połączenie między tymi miejscowościami, ale są też plany, żeby wreszcie przeprowadzić tędy drogę, prawdziwą drogę, taką wiecie, z samochodami, autobusami i całym tym badziewiem dookoła. I mam nadzieję, że tak się nigdy nie stanie. Bo oczywiście komunikacja komunikacją, ale jeżeli z gór zrobimy miasto, to nikt z miasta już tutaj nie przyjedzie. Takie jest moje zdanie. Bynajmniej. wiem. Przynajmniej. Tak. Niby zwykła H2O, ale w jakże pięknej postaci tam na dole się przewija. Można powiedzieć, dobra, spływajmy stąd. Właśnie zauważyłem, że jak się ma podwinięte bojówki, a pod spodem grany, to nie każdy ma odwagę powiedzieć dzień dobry. A przecież ja nie gryzę. Przy plombach na NFZ to byłoby zbyt duże ryzyko. Uwaga, zdradzam tajemnicę. Jeżeli idąc od Brennej, szlakiem żółtym, trafimy na taki właśnie most i tam w lewo nasz szlak się odgałęzia w kierunku Karkoszczonki, to tutaj w prawo mamy takie tajne, nieznakowane dojście też na Halę Jaworową, czyli najważniejszy punkt mojej dzisiejszej wycieczki. A ja już teraz zupełnie miejsko zbliżam się do Brennej Bukowej, tu się znaki zakończą i bez znaków będę szedł do połowy miasteczka, żeby potem odnaleźć szlak niebieski i właśnie na wspomnianą Halę Jaworową się dostać. Legalnie, znaczy się. Jak tak dalej pójdzie, to będzie film drogi, bo tylko asfalt i asfalt, ale muszę się podzielić z Państwem takim przykrym doświadczeniem. Otóż stał sobie autobus w Brennej Bukowej i tak patrzał na mnie tymi reflektorami i mówi wsiadaj, a ja nie, twardo, bo jednak platynowa odznaka PTTK do czegoś zobowiązuje. Nie wiem do czego, bo jej nie mam, ale na pewno do czegoś zobowiązuje. Obawiam się, że gdzieś tam będę szedł. No właśnie, to nie jest dubbing. Z przodu woda, z tyłu samochody. Brennica w Brennej. Jeżeli ktoś mi zazdrościł tej wycieczki, to teraz widzi, jakie są realia. Jest asfalt, są chodniki, są barierki. Przemieszczam się z Brennej Bukowej do centrum i tam będę szukał szlaku niebieskiego, co już pewnie powiedziałem kilkukrotnie. No i trochę długo to trwa. A mój autobus minął mnie, puściutki. Och, jakże mi było źle na sercu i na nogach. Na nogach to dopiero będzie. Żeby nie było tak ponuro, okazuje się, że wystarczy troszeczkę dalej przejść i mamy rzeczkę. Rzeczka troszkę zaniedbana, zarośnięta. Ale jest też ścieżka, w którą się można poruszać i wtedy jest złudzenie, że jednak nie jest się w mieście. Okej, kolejna dzisiaj zmiana planów. Uznałem, że jednak ścieżka jest lepsza niż chodnik. Chodników mam dość w mieście na co dzień, a tutaj proszę jak ładnie. Gdyby tylko podłożyć inny dźwięk, to znaczy zostawić tą wodę, to jest zupełnie naturalnie. Właśnie przed chwilą sprawdziłem w GPS-ie, że już do szlaku niebieskiego tylko kawałeczek. Więc nie jest źle. Odcinek asfaltowy był w miarę spokojny. Teraz, kiedy pojawiły się właśnie chodniki, barierki i ta cała cywilizacja, da się iść nad rzeką. Czyli wszystko się wyrównuje. Chociaż powinno to być moim zdaniem uznakowane na przykład kolorem czarnym. Ale na razie nie ma powodów do narzekania. Zabronione rozbieranie. No już chciałem zdjąć koszulę. Dobra, nie to nie. Spojrzenie za siebie. Spojrzenie na górę, w górę. I H2O po raz 20 dzisiaj. Pięknej postaci. A tutaj ścieżka skręca w kierunku asfaltu, ale myślę, że już niedaleko do szlaku. Najprawdopodobniej na tym mostku już będą znaki szlaku niebieskiego. I wracamy do gry. I znów woda, ale otoczona wszędzie tabliczkami teren prywatny. Hmm?
Ponieważ widoków jak na razie jest niewiele, więc jak to powiedział mój kolega na pytanie żony, czy się zabezpieczył, będę improwizował. Chciałem się pochwalić, że podczas poprzedniej wycieczki 64 z Buczkowic przez Skrzyczne i Malinowską Skałę do Szczyrku zmieściłem się w czasie. No, prawie się zmieściłem. Na Skrzyczne miałem czas zgodny z mapą, na Malinowską Skałę 5 minut opóźnienia i do końca trasy 10 minut. Jak na mnie, całkiem fajnie. No i wreszcie trochę spokojniej. Chociaż nadal asfaltem. Strefa ciszy, a ja przeczytałem strefa gazy i mówię, kurczę, to miał być Kotarz, a nie Synaj. Ech. No, tu już trochę lepiej, prawda? Jest znowu cień, czyli lżej na duszy i na sercu i na nogach. No i trasa jakby bardziej górska wreszcie, po tych tonach asfaltu. Tak, to mi się podoba. Wprawdzie widoków dalekich nie ma, ale szlak jest przyjemny. Takie są najlepsze. Takie szlaki nazywam niedźwiedzimi. Proszę, bez złych skojarzeń. Chodzi mi o kolor podłoża, o te liście, które leżą niezależnie od pory roku. Bardzo przyjemnie, chociaż męcząco. Tego w umowie nie było. Takie stromizny przede mną. I tak to jest na Hali Jagorowej. Takie widoczki i tłum ludzi dookoła, po prostu dramat. No i wlazłem na tą Halę Jagorową, ale jak zejdę, tego nikt nie wie. Ja na pewno nie wiem. Ostatnie spojrzenie, a za to pierwszy łyk dzisiaj płynu jakiegoś izotonicznego i Boże, jaka ulga. Dalszy ciąg szlaku niebieskiego, tym razem w kierunku Kotarza, ale nie do szczytu, a trochę poniżej. Tam dołączymy do szlaku czerwonego i nim na Biały Krzyż. Zejście będzie koszmarne z tego, co pamiętam, ale innej drogi nie ma. Piękne, fascynujące i trochę mało beskidzkie obrazki. Ostatni raz takie widziałem schodząc z Romanki bodajże. Niedźwiedzi krajobraz. Po raz kolejny dzisiaj. No i proszę, szlak czerwony. Dokładnie ten sam, który był na Karkoszczące.
chyba jednak moja pesymistyczna intuicja mnie zawiodła, bo zejście okazało się dużo łagodniejsze. To w takim razie chyba z samego szczytu Kotarza jest takie ostrzejsze. A teraz zbliżam się do Grabowej, a od Grabowej to już tylko kawałeczek do Przełęczy Salmopolskiej i do autobusu. A do autobusu jeszcze od groma czasu, więc nie wiem, może jeszcze skoczę na Malinowską albo coś. Zobaczymy. Też Hala Jaworowa, tylko już daleko za mną. A tutaj proszę spojrzeć, nie wiem czy będzie widać, przede mną taka ścieżka, dzika ścieżka, a tam naprzeciwko, na drugiej górze, to pewnie będzie stary groń albo coś w tym rodzaju, jest taka ścieżka, która wygląda jakby była przedłużeniem tej. Śmieszne. I oto dotarłem do Białego Krzyża. 5 minut po odjeździe autobusu, półtorej godziny przed przyjazdem następnego. Trochę zmęczony, ale nie tak jak się spodziewałem. I to chyba tyle z tej wycieczki. Uwaga, suplement, bynajmniej nie diety. Póki jeszcze mogę mówić, bo nie jestem pewien, czy się na Hali Jaworowej nie przeziębiłem, pijąc zimne świństwo z plecaka, powiem, że ta wycieczka była swego rodzaju eksperymentem. Znam szlak czerwony od Przełęczy Salmopolskiej do Klinczoka, znam szlak żółty ze Szczyrku do Brennej, znam przejście przez Brenną, a nie znałem ani Hali Jaworowej, ani szlaku niebieskiego. No i chciałem w jakiś w miarę ciekawy sposób to wszystko połączyć. Połączyłem i wyniki tego badania są następujące. Hala Jaworowa jest piękna. To, co pokazałem na filmie, to mniej więcej 1/3, jeżeli nawet nie mniej, jej powierzchni. Więc na pewno warto ją sobie dopisać do miejsc wartych odwiedzenia w Beskidzie Śląskim. Co do szlaku niebieskiego, to już jest dużo gorzej. Oczywiście, jeżeli nie mamy innej możliwości, można nim iść. Ale jest męczący, jest w dużej mierze asfaltowy, widoków jest bardzo mało, a te odcinki, które są przyjemne, rzeczywiście miłe dla oka i dla nóg, są dość krótkie. Więc wydaje mi się, że jeżeli chcecie się Państwo wybrać na Halę Jaworową, to najlepiej będzie to zrobić od strony Przełęczy Karkoszczonka właśnie szlakiem czerwonym. On też nie jest łatwy, natomiast jest o wiele bardziej widokowy, o wiele bardziej klimatyczny, po prostu ciekawszy. Takie moje spostrzeżenia. Do następnego, do zobaczenia, do podeptania. Pa, pa, heja.